dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza powiemy o wsparciu dla Stowarzyszenia Promyk. Zapowiemy elektroniczny nabór do oświęcimskich przedszkoli i szkół podstawowych. Oddamy głos strażakom, którzy podsumują miniony rok. Zapowiemy nowości w Miejskiej Bibliotece. Zachęcimy do szczepienia, także zaprosimy na wystawę do Muzeum Zamek. Miasto Oświęcim od lat wspiera stowarzyszenia, organizacje i fundacje, które aktywnie działają w różnych sferach życia społecznego, kulturalnego, sportowego czy w zakresie pomocy społecznej. W tym roku przeznaczyło dla nich ponad 1 300 000 zł. Jednym z beneficjentów, który otrzymał ponad 142 000 zł, jest Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych Promyk. Działalność Stowarzyszenia Promyk polega na rehabilitowaniu dzieci niepełnosprawnych. Mamy w tym momencie 75 podopiecznych, którzy korzystają z rehabilitacji, logopedy, psychologa i sali, na której mogą od rana do 17 spędzać wolny czas. Mają tam zajęcia plastyczne, malują. W tej chwili zakupiliśmy piec do gliny, do wypalania. Także no, mają różnorodne zajęcia. Wyspecjalizowana kadra prowadzi rehabilitację leczniczą i społeczną dla podopiecznych z miasta i powiatu. Stowarzyszenie boryka się z problemami finansowymi wynikającymi z podwyżek cen, m.in. energii. Dostaliśmy dwa duże rachunki za gaz w kwocie 11 i 14 tysięcy. Szuka więc różnych możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy. Środki finansowe na działalność pozyskujemy z PFRON-u, z miasta. Miasto Oświęcim wspiera Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych Promyk już od wielu lat, oczywiście w różnej formie tej finansowej. To jest około 142 tysiące złotych w tym roku przeznaczamy właśnie na dofinansowanie dla stowarzyszenia, ale też tej formie, bym powiedział, materialnej, między innymi ten obiekt, w którym się znajdujemy, został wyremontowany i przekazany właśnie Promykowi dzięki właśnie inicjatywie miasta. Miasto, które kiedyś tutaj była szkoła podstawowa w Dworach, miasto przejęło ten budynek, wyremontowało i przekazało stowarzyszeniu. Mam nadzieję, że bardzo dobrze służy ten budynek właśnie tejże instytucji. Ale oczywiście myślimy o kolejnych działaniach, między innymi o termomodernizacji tego obiektu. Przygotowujemy audyt i mam nadzieję, że pojawią się też środki finansowe zewnętrzne, czy to unijne, czy to krajowe, które pozwolą nam przeprowadzić tą termomodernizację obiektu. No szczególnie jest to ważne w tym momencie, gdzie te koszty związane, czy to z ogrzewaniem, tutaj mamy ogrzewanie gazowe, czy z prądem, tak drastycznie wzrosły. W tym roku otrzymaliśmy środki z Polanki Wielkiej. Z racji tego spotkania tutaj chciałabym zaapelować do gminy Osiek, Przeciszów, bo stamtąd też mamy dzieci, żeby oni też w jakiś sposób dołączyli się do finansowania tych dzieci. Ta drożyzna, która jest w tym przypadku, no jednak się przekłada na bieżące funkcjonowanie też stowarzyszenia i dlatego też apel dla innych gmin powiatu oświęcimskiego, tam gdzie dzieci z tych gmin uczęszczają właśnie tutaj do obiektu, do stowarzyszenia, żeby także wsparły tą instytucję, bo przecież dobro dzieci jest dla nas wszystkich najważniejsze. Takim największym sponsorem jest firma Syntos, gdzie sfinansowała już nam wcześniej boisko. Zbieramy 1%. Poza pomocą dla osób niepełnosprawnych, pieniądze z dotacji miasta Oświęcim trafią również dla organizacji pozarządowych prowadzących świetlice czy placówki wsparcia dziennego na ochronę i promocję zdrowia oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i rehabilitację osób chorych w domu. Jest też wsparcie dla stowarzyszeń pracujących z rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji rodzicielskich oraz stowarzyszeń prowadzących terapię dla osób dotkniętych problemami alkoholowymi. Dotacje trafiły na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, turystykę, wypoczynek, projekty kulturalne. Pieniądze przyznano również na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Oświęcimiu. Zawsze twierdzę, że stowarzyszenia to tak naprawdę sól naszej ziemi. To są osoby, instytucje, które często bezinteresownie podejmują wyzwania, projekty, pomysły, które są realizowane w przestrzeni miasta Oświęcim, które ubogacają nasze właśnie działanie. Także ogromne podziękowania dla wszystkich tutaj członków, dla wszystkich organizacji, które działają w Oświęcimiu.
W mieście Oświęcim w roku 2022 rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i szkół podstawowych przeprowadzona będzie drogą elektroniczną. Takie rozwiązania usprawnią cały proces rekrutacji. W roku bieżącym, podobnie jak w roku ubiegłym, rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz do miejskich szkół podstawowych będzie wspierana przez system Vulkan. Dzięki temu rodzice tych dzieci będą mogli zgłaszać wnioski przez internet i tak naprawdę, jeżeli posiadają profil zaufany, będą to w całości ten proces mogli dokończyć, nie zgłaszając się do placówki. Każdy rodzic będzie miał możliwość zgłoszenia do 3 placówek, wybierając preferencje w zależności od tego, które miejsce go najbardziej interesuje. I tylko do jednej placówki trafią dokumenty, więc ograniczymy tutaj czynności związane z biurokratyzacją. Dzięki temu też, że proces będzie całkowicie zdalny, ograniczamy tutaj możliwość kontaktu, zwłaszcza teraz w dobie pandemii, gdzie to jest bardzo ważne, żeby tych kontaktów unikać. Rekrutacja do przedszkoli rusza w Oświęcimiu 28 lutego. Wszystkich rodziców zapraszamy do odwiedzenia strony www.oświęcim.pl/oświata, na której 28 lutego 2022 roku o godzinie 8 zostanie opublikowana oferta publicznych przedszkoli. Regulamin elektronicznego naboru oraz szczegółowe informacje o tym, jak korzystać z aplikacji. Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych w mieście Oświęcim rusza 14 lutego. Wtedy na stronie www.oświęcim.pl/oświata zostaną opublikowane oferta edukacyjna szkół, terminy oraz zasady naboru, szczegółowe informacje o tym, jak korzystać z systemu. W systemie będzie możliwość potwierdzenia miejsca w szkole obwodowej oraz ubiegania się o przyjęcie do szkoły spoza obwodu. Kandydaci mający specjalne potrzeby edukacyjne powinni osobiście złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W oświęcimskich szkołach i oświęcimskich przedszkolach rusza właśnie nabór do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do przedszkoli nabór dzieci najmłodszych, starszych. Bardzo zachęcamy wszystkich rodziców do składania podań, do składania dokumentów do oświęcimskich szkół. Bardzo ważne jest to, że każda ze szkół miasta Oświęcim ma inną, ciekawą ofertę. Każda się wyróżnia w swój sposób i każdy, myślę, znajdzie możliwość doboru szkoły do możliwości swoich dzieci. Zachęcamy do składania dokumentów, do składania podań, jak również do tego, żeby obserwować wyniki i przebieg naboru w trakcie jego realizacji. Elektroniczny proces rekrutacji pozwala na lepszą organizację. Rodzice mogą wybrać nawet kilka placówek, nie blokując sobie przy tym wzajemnie miejsc. Łatwe do porównania oferty placówek. Znalezienie wszystkich informacji o rekrutacji w jednym miejscu na specjalnej stronie internetowej. Dostęp do zawsze aktualnych danych, a także dostęp do wyników rekrutacji. Państwowa Powiatowa Straż Pożarna przygotowuje raport o zdarzeniach, jakie miały miejsce minionego roku. Jaki zatem był 2021 rok w Oświęcimiu? Według statystyk strażaków, co się wydarzyło w mieście? Prawie 400 interwencji więcej niż rok wcześniej. W 2021 roku na terenie powiatu przeprowadziliśmy 2129 interwencji. To było 363 pożary, 1648 miejscowych zagrożeń i 118 alarmów fałszywych. Jeśli chodzi o miasto, to tych zdarzeń 1/4 to na terenie miasta Oświęcimia. 534 dokładnie zdarzenia, z czego 81 pożarów, 400 miejscowych zagrożeń i 53 alarmy fałszywe. To prawie połowa alarmów fałszywych, które wystąpiły w powiecie. Jeśli chodzi o jakieś szczególne zdarzenia, tak, mieliśmy bardzo duży pożar 7 stycznia zeszłego roku, początek roku, bardzo duży pożar na terenie firmy chemicznej. Prawie ponad 120 strażaków w interwencji, 40 samochodów. Działania trwały 12 godzin. To zdarzenie, które na pewno odbiło się dużym echem nie tylko w mieście, powiecie, ale również w kraju. Ze względu na akurat warunki panujące teraz, czyli pandemię koronawirusa, mieliśmy również mnóstwo zdarzeń związanych z mieszkaniami, z pomocą osobom, które zachorowały, które nie mogły sobie dać rady w mieszkaniach.
No na tym nasze działania na pewno się skupiły. Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu zaprasza do czytelni w nowej coworkingowej odsłonie. Można tam bezpłatnie, w spokoju i komfortowych warunkach pracować przy swoim biurku, zaplanować spotkanie na kanapach lub przy stole konferencyjnym. Stworzyliśmy strefę coworkingową w naszej czytelni. Zapraszamy do korzystania z dostępnych tam biurek, ale również sprzętu biurowego, czyli można skorzystać z kserografu, drukarki, skanerów. Do dyspozycji Państwa oddajemy również tablety, słuchawki, stacje dokujące, ładujące urządzenia mobilne. Jeśli ktoś z Państwa potrzebowałby zorganizować krótkie biznesowe spotkanie, do dyspozycji jest stół, który pomieści minimum 10 osób, ale także tablica flipchart. Zmęczeni pracą mogą się napić kawy w barku kawowym, ale też skorzystać z kącika kanapowego czy z wygodnych foteli. Korzystajcie Państwo, to jest wszystko z myślą o Was i dla Was. To nie koniec nowości, jakie Biblioteka Galeria Książki ma dla Państwa w nowym roku. Dobiegł końca proces usprawniania nawigacji po zbiorach. Każda książka została przypisana dokładnie do jednego regału i mogą Państwo w sposób bardzo prosty wyszukać książki w katalogu, czyli otwieramy sobie stronę internetową, na której jest katalog zbiorów. Wpisujecie Państwo po tytule, bądź po nazwisku autora, bądź tematycznie poszukiwaną przez Was książkę. Jeśli jest dostępna, to pokaże się Wam informacja, na którym regale dokładnie się znajduje. Możecie Państwo skorzystać wówczas z mapy zbiorów, żeby ją znaleźć. Korzystajcie Państwo ze zbiorów, korzystajcie z dobrodziejstw biblioteki. Zapraszamy serdecznie do Galerii Książki. Omikron coraz bardziej się rozprzestrzenia w naszym kraju. Ostatnie dni to pomiędzy 30 a 50 tysięcy zakażeń. Przypominamy podstawowe zasady zachowania w okresie epidemii. W zamkniętych i zatłoczonych miejscach nosimy maseczkę, często myjemy i dezynfekujemy ręce oraz trzymamy bezpieczny dystans. Pamiętajmy, że tylko szczepienia chronią nas przed ciężkim przebiegiem choroby i zgonami. Dlatego warto pomyśleć o szczepieniu przeciwko COVID-19, by zwiększyć naszą ochronę przed wirusem. Rejestracja na szczepienie trwa tylko chwilę i odbywa się przez bezpłatną infolinię 989 SMS o treści szczepimy się na numer 880-333-333, pobliski punkt szczepień, stronę www.pacjent.gov.pl. W Oświęcimiu zaszczepionych jest już ponad 60% mieszkańców. Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na wystawę czasową Rok Gospodarza w Sztuce, Relikcie, Etnografii. Jej wernisaż odbędzie się w niedzielę 13 lutego o godzinie 15. Wernisaż zostanie zorganizowany w reżimie sanitarnym. Wstęp wolny, a otwarciu towarzyszyć będzie występ młodych harfistów ze Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Bronisława Rutkowskiego w Krakowie. Wystawa prezentuje rok gospodarski w życiu człowieka w trzech odsłonach. Rok gospodarza w miniaturach średniowiecznych, rok gospodarza w neolicie, czyli jak to się zaczęło, rok gospodarza w etnografii. Ekspozycja powstała w oparciu o zbiory Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Muzeum Zamek w Oświęcimiu oraz prace twórców, pasjonatów średniowiecznych manuskryptów. Wystawa Rok Gospodarza w Sztuce, Relikcie, Etnografii prezentowana będzie do 27 marca w Muzeum Zamek w Oświęcimiu i towarzyszyć jej będą również działania o charakterze edukacyjnym w formie warsztatów skierowanych dla szkół podstawowych i przedszkoli. Szczegółowe informacje na stronie muzeum. Serdecznie zapraszamy.